Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Wojskowy projekt tuż pod naszymi stopami i tuż pod nosem Arasaki? Ja mówię, że to miejska legenda. Wy mówicie, że w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Cóż, Stanley jak zawsze będzie trzymał rękę na pulsie miasta. Siemanko, witajcie w kolejnym materiale z Cyberpunka. Zaczniemy nowe przygody. Dobra. Co nas tutaj czeka? Zobaczmy, co w ogóle mamy do wyboru. Więc tak. Już jesteśmy w Dogtown. To widzę, że tu mamy kilka misji. Żywot spokojnego człowieka. To jest misja bodajże końcowa. Czyli ta... na sam koniec. Więc to będzie na samym końcu prawdopodobnie. Interregnum. Okej. Słuszna sprawa, tak? To jest Ashley. Spadek po sliderze. No w sumie możemy tutaj wykonać te rzeczy. Więc do Hansena najpierw. Zróbmy to. Tutaj to ja nie wiem, czy... na... ale można jakoś sobie szybciej poradzić i zejść. Okej, spoko. Kurt Hansen nie żyje. Powtarzam, Kurt Hansen nie żyje. Czarny dzień dla Dogtown. Pułkownik odszedł w swoim stylu z bronią w ręku. A my dorywiemy skurwysynów, którzy go załatwili. A wiecie czemu? Bo chociaż Kurt Hansen zginął, to Bargest żyje! Kiedyś dawałaś mi się do... kurwa wyłącza. Z teoretycznego punktu widzenia to my jesteśmy zabójcami. Ale oni o tym chyba nie wiedzą, no nie wiem. Teoretycznie. No dobra, lecimy. Teraz to nie tu. Tutaj gdzieś. Kuźwa, co to było? Kolczatka. No dobra.
jest jakoś daleko, czy... A nie, to 100 metrów, no to jest niedaleko. W sumie jesteśmy już chyba na miejscu. Już wchodzimy do tej piramidki. Widziałeś Lizzie Whitney? Co to ma dłuż? Drogę znamy. Wyobrażasz to sobie? Dogtown bez pułkownika? Oj weź, to nie był żaden pułkownik, tylko zwykły gangus. A teraz gryzie ziemię, więc skończ go tak tytułować. Ciszej, kretynko, chcesz iść w jego ślady? No, to jak tam nastroje w Dogtown? Nerwowe. Wszyscy zastanawiają się, co dalej. Pułkownik trzymał dzielnicę za mordę, ale jakoś to funkcjonowało. A teraz? Teraz trzeba się nauczyć żyć na własny rachunek. Dla niektórych to problem. Okej, czyli to były... Moment. Czy ten gość jakoś się zmienił? Chyba tak było. Dobra. Może... Pokój prywatny, wymaga na kandydator wstęp, tak. My chyba mamy tą kartę. Dobra, Hansen, co ty masz do pogadania ze mną? O, jesteś. Wybacz, nie zdążyłem zaparzyć herbaty. Dam radę, wytrzymam. Nie wpadłem na herbatę. Co to za pilna robota? To nie jest zwykła robota. Chodzi o przyszłość Dogtown. Kurt Hansen. Człowiek o wielu twarzach. Kryminalista, pies wojny. Dla mnie biznesmen. A biznes nie lubi próżni. Nad trumną pułkownika już krążą sępy. Organizacja wybierze nowego przywódcę. A my pomożemy im wybrać właściwie. Weź drzazgę. A jaki my w tym mamy interes? Ja myślę perspektywicznie o Dogtown. Ty możesz na tym nieźle zarobić. O ile uda nam się powstrzymać rozlew krwi. A to do takiego stopnia ma dojść? Niech zgadnę. Masz już swojego kandydata. Podpułkownik Bennett. Jeden z najbardziej oddanych żołnierzy Hansena. Cieszy się poważaniem, potrafi pociągnąć za sobą ludzi. Bennett to logiczny wybór. Niestety jest też kontrkandydat, nazywa się Jago. Stoi niżej w hierarchii, ale mierzy wysoko. Zaczął nawet szukać wsparcia z zewnątrz. Postawił na Voodoo Boysów. Spotkasz się z Jago i przekonasz go, żeby sobie odpuścił. Czemu właściwie Jago się nie nadaje? Odpowiadał za finanse Hansena. To księgowy, nie żołnierz. Liczeniem cyferek tłumów nie porwie. Powiedz mi więcej o Bennecie. Były Marines. Brał udział w operacji Deszczowa Noc. Nie kwestionował rozkazów. Nie prosił o zaszczyty. Wierny od początku do końca. Wszystko jasne. Wchodzę w to. Nie ty... Tylko Aguilar. Kto? Nie nadążam. Hansen utrzymywał swoją pozycję dzięki szerokim kontaktom. Większość interesów prowadził z kubańskim kartelem. Aguilar to płatny zabójca z Hawany. Chodząca legenda. Wiesz, co się dzieje, kiedy ktoś w Hawanie odpala cygaro? Gdzieś na świecie Aguilar pociąga za spust. Szczęśliwie się składa, że mam jego imprint. A ty masz doświadczenie z tym techem. Płatny zabójca. Brzmi interesująco. Coś więcej na jego temat? Prawdziwe imię nieznane. Dokładna liczba ofiar nieznana. Mówi się o kilkudziesięciu. Na każdym kontynencie. Może to tylko plotki, ale taka reputacja to klucz w negocjacje. Podsumujmy. Mam przyjąć tożsamość Aguilara. Spotkać się z Jago i wybić mu z głowy głupie pomysły. Dziecinnie proste.
Kurde. Okej, wszystko jasne. Przygotowałem dla ciebie broń. Ten sam model, którego używa Aguilar. Jest też drzazga z przydatnymi informacjami. Częstuj się. Weź imprint? Momencik. Wi, bo nam interesy stygną. Dobra, stygną. Ciekawy egzemplarz. Pytanie, co ja bym miał tu wziąć? To czy to? Ciekawy egzemplarz. No w sumie weźmy to. Interesujący egzemplarz. A jaki mocny argument. To unikat robiony na zamówienie. A, czy ja mogę jedno i drugie wziąć? Okej. Czas na danie główne. Przebierz się i przetestuj imprint. Garnitur Aguilara. Czemu ja na stoliku stoję? Znajdź garnitur. Załóż, znaczy się, dobrze. Gdzie to było? To było tu. Postać. No właściwie ekwipunek. Plecak. Gdzie to było? Tu było chyba strój. Garnitur Aguilara. Okej. Okay. No dobra. A, jeszcze jedna rzecz. Postać. Ekwipunek. To jest ta broń, tak? Mhm. No dobra. Przyjrzyj się w lustrze. Gdzie on ma tu lustro, kurde? Tu. Nie, to nie jest lustro. Gdzie ty masz, człowieku, tu lustra? A, moment, tu ma. Ja pierdzielę. Czujesz różnicę? Trochę dziwnie wyglądam. A co? Nie przetestowałeś techu wcześniej, że musisz pytać? I ty masz czelność nazywać siebie fikserem? Lepiej niż się spodziewałem, Vi. Czy raczej Aguilar. Na Jago też zrobisz duże wrażenie. Wiem z zaufanego źródła, że wkrótce ma spotkać się w Dogtown z delegacją Voodoo Boysów. Zaraz ci wyślę koordynaty. Dobra, co tu my mamy? Znudzenie. Bo faktycznie jest taki znudzony. Śmiertelna powaga. Coś nam ucieka. Dobra, kuźwa, ja mimikę sprawdzam. A nie, no to jest zabawne. Dobra. Ha! Gangusy mnie nie obchodzą, więc jak to rozegrasz, to twoja sprawa. Zależy mi tylko na jednym. Jaką ma się wycofać? Okay. Jak już przemówisz mu do rozsądku, zadzwoń do mnie. I pamiętaj, że od tego zależy przyszłość dzielnicy. Nie rozczarujesz się. Mam nadzieję. Powodzenia. Powodzenia, no dzięki. Dobra, czyli gangusy mnie nie interesują. Okej. Okay. Karta. Znaczy... Parter. Właściwie bar, to chyba się nazywa. Tak? Nie, to jest klub. Okej. Okay. Tu chyba coś się popsuło. Teraz tak, mamy 650 metrów. Klecka na całego. Ciekaw jestem, czy do tego klubu będzie można przykładowo przyjść z pana. Ciekawe. Jeść na miejsce spotkania. Niby ten auto mógłbym jeszcze podwędzić, ale dobra. 650 sobie podjedziemy. Dam radę tu wsiąść? Oczywiście. Czemu by nie? Wow, ale zabawka.
Chyba trochę za szybkie na te rogi. Okej. Okay. W lewo. Już tego nie będę ciął. To nie jest jakiś ekstra daleki odcinek. Sorry. Strata zagrożenia. Aha. Okej. Okay. Ale wpadło. Dobra, zadanie zróbmy najpierw. Tu wydaje mi się, że mnie tu jeszcze nie było. Okej. Okay. A co my tu mamy? Aktywuj implant Aguala i poczekaj na Voodoo Boys. Cel kontraktu. Zdobądź dane klientów Fiain Vargas. Lokalizacja Centrum Rozwoju Kompetencji Motoryczno-Neuralnych numer 341 w Luxor Heights. Szczegóły. Dobra. Nie będę go czytał. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Teraz tak. W jaki sposób ja mam ten implant? Czy on się sam z automatu załaduje? Czy w jaki sposób? Czas na Kubańczyka. A, tu jest. Aktywuj implant. Aha, okej. Spróbuj pozbyć się Voodoo Boysów. Ha! Aha. 50 metrów. A, tylko że tu widzę mi wszczepy nie działają. Fajnie. Cudownie. Gdzie ta broń? Ludzie. Było chyba pod trójko. Kurde, molek. C, nie ten klawisz. Daleka jest w stanie dorwać ich. Broń całkiem też przyzwoita. No. Bij do licha. Chciał mi broń uszkodzić, no super. Wyłaź. Znaczy wyłaź. Podnieś łebek. Bo mam nadzieję, jest ostatni. Że tędy pójdziemy. No chodź, chodź. Nie macie. Poczekaj na Jago. No dobra. Gdzieś tu jest jakieś miejsce. Tu jest miejsce. Oprzyj się i poczekaj. Trzeba poczekać. Tak na widoku? A, już łapię. Test charakterów. Dopierdolim, Aguilar.
strony. Jedzie. Aha, są. Jeszcze nie wiedzą, w co się pakują. Aż mi ich żal. Coś jest nie tak, szefie. A ty kto? To może odpowiem pytaniem. Co dzieje się, kiedy na Kubie ktoś odpala cygaro? Gdzieś na świecie Aguilar pociąga za spust. No właśnie. Tak mówią. A wiesz, co jeszcze mówią? Że wkurwiłeś osoby, których nie powinieneś. Wiemy, że próbujesz wygryźć Beneta. Wiemy o twoich układach. Voodoo Boysi? Kiepski wybór, bo widzisz, tak się składa, że moi przełożeni to chrześcijanie. Ale nigdy nie chciałem ich urazić. Co teraz będzie? Tego nie mogę. Łańcuch dowodzenia. Mówi ci to coś? Jeśli jedno ogniwo nie potrafi się dopasować do innych, łańcuch pęka. Więc teraz zapomnisz o ambicjach i grzecznie wrócisz na swoje miejsce w szeregu. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Charlie. O. Taki z ciebie kozak? Przekonajmy się. Kurwa! Kurwa, nie, poczekaj! No. Czyli nie jesteś tylko legendą. Zrozumiałem lekcję. Wycofam się. Ale jest coś, o czym musicie wiedzieć. Bennett to pionek Arasaki. Chcą przejąć kontrolę nad Dogtown. Oczywiście masz jakieś dowody na zdradę Beneta, prawda? Wiem, gdzie go znaleźć. Bywa regularnie w Śródmieściu, przy Republic Way. Budynkiem zarządza firma Krzak, należąca do Arasaki. Co Bennett tam robi? Najlepiej zapytać go osobiście. Przekonasz się, że mam rację. Ciekawe. Coraz ciekawiej. No. Poczekaj, aż odjadą i wyłącz ten imprint, bo się przegrzejesz. Dopiero się rozkręcą, Silverhand. Teraz pozostaje złożyć raport Hansowi. Albo najpierw sprawdzić, co jego chłopczeć kombinuje z tą pierdoloną Arasaką. Tu chodzi o przyszłość Dogtown. Ach, ten jego głos. Ale momencik. No, jedź. Dawaj. Gdzie on pojechał? Nie widać? Nie widać. No, nieźle rozegrany, Aguilar. I teraz tak. No, jest skrzyneczka. Teraz tak, co my tu mamy? Zadzwoń do Mr. Hansa, spotkaj się z Bennettem przed ceremonią pogrzebową Hansena. Opcjonalne, tak? I chyba będzie trzeba to zrobić. Pytanie, czy ja będę w stanie powalczyć tam? Mam nadzieję, że tak. Że tu nie będzie czegoś. Ta muzyka troszeczkę, że ona ma jakiś wpływ oczywiście na to, coś mówi. To będzie ciekawie. Dobrze, ile tu mamy do przejechania? 3 kilometry. Więc prawdopodobnie spotkamy się już przed celem. Dobra, dojeżdżamy do celu. Trochę to auto rozwaliłem po tej trasie, ale za szybkim pojazdem to tu nie jest. Gdzie mamy to zaparkować? Okej.
właśnie tak zrobić. A, no, wysadzam. Zobacz, co nas tu spotka. Bennett spotka się z Aguilarem. Ciekawy jestem, czy Hans będzie zadowolony. Co powiesz, Johnny? Coś? Bennett to nie jest. Pewnie jego ochroniarz. Jak go ściągniesz zawczasu, będziemy mieli przewagę. O! Gdzie ty niego ochroniasz? Ja tu kuźwa nikogo nie widzę. Wiesz, jakby to rozegrał Aguilar? Ukryłby gdzieś kierowcę i poczekał na Bennetta w jego własnym samochodzie. Mówisz to prawdę. A gdzie to jest? No, to na co czekasz? Już, robię. Dogadaliśmy. Zapewnią wsparcie. Dwa nieoznakowane oddziały taktyczne w Dogtown. Gordon, jedziemy. Ale łatwo nie było. Ci Japończycy w chuj ciasno wiążą krawaty. Ogłuchłeś, wracamy. Co jest? Kurwa. Aguilar? Japoński sposób wiązania krawatów już znasz. A wiesz, jak to robią w Kolumbii? Wyciągają ci język przez rozprutą szyję. Brzmi skomplikowanie, ale zajmuje tylko parę sekund. Mam w tym pewną praktykę. Słuchaj, Aguilar. Wiem, jak to wygląda, ale... Jest taki skurwiel. Ja go. Wasz księgowy. Próbuje mnie wygryźć. Arasaka obiecała zapewnić mi wsparcie. W zamian chcą tylko skorzystać z naszych kanałów przerzutowych. Chcą przejąć wasze kanały przerzutowe. Jesteś głupcem, jeśli tego nie widzisz. Ja tylko zabezpieczam interesy. Wasze i nasze. Zapomnisz o Arasace, Bennett. A wiesz czemu? Bo siedzisz w samochodzie z Hawaną, a Tokio nigdy nie było tak daleko. A co, ja kurwa geograf? Pierdolę to! Oj, Bennett. Życie chcesz sobie spierdolić. Nie odpuścisz mi, co? No to tu się kończy twoja legenda! O kurwa! Co to było? Co ja tu mam? Pokonaj Beretta? Aha, okej. Okay. Super, zajebiście. To ja mogę po prostu gdzieś tutaj na czymś takim? Jak ja go mam pokonać? Jak ja tu nawet nie mam żadnych haków i tak dalej. No, nie ruszaj się tak, kuźwa, szmaciarzu. Czemu to jest 0% tam cały czas? Aj, samochód wlazł, ja pierdzielę. No to jest błąd, jak nic. Jeszcze mi powiedzcie, że on utknął tam. Dobra.
Dobra. Ale to coś jest chyba zbugowane, bo 0%. O ile mi się wiadomo, to jest od początku. I mnie praktycznie nie jest w stanie atakować. Widać. Nie wiem, czy to jest ta misja jest do wykonania. Mam wrażenie, że nie. Mi się wcale nic nie dzieje. Pierdziele. Serio? Nie wiem, co z tym mam robić. Czy jestem w stanie coś tu zrobić z nim? A on ze mną? Chyba nie. Czekajcie. Wczytaj. A tu nie ma czegoś takiego jak reset misji, niestety. Mogę sobie strzelać i strzelać do stranej śmierci. Dobra. Co by tu zrobić? Jak ja sobie pójdę tu, to co się stanie? To chyba zły moment na spacery jako Aguilar. Może teraz? Może w ten sposób będzie dobrze. Chociaż nie, tutaj nie mogę strzelać. I na ludzi nie mogę... Ha! A to ci dopiero. Chociaż nie, no tutaj mogę. Policja żadna nie przyjeżdża? Coś takiego. Jak ja mam się zabić? No, on się ode mnie ten, dobra. Czytaj stan gry. Jakiś autosave tutaj był, czy coś? Chyba nie. Ważny print. Usuń, czytaj. To jest automatyczny, tak? Dobra, czytamy to. Okej. Okay. Spróbujemy, nie wiem, być może jest bugowana misja. Metrów. No dobra, spoko. Jeszcze jedna dalej. Szybko będziemy powtarzać tę misję. Teraz Bennett spotka się z Aguilarem. Dobra, tu już znamy. Wiemy, o co chodzi. Tego zabić. Bennett to nie jest. Pewnie jego ochroniarz. Jak go ściągniesz zawczasu, będziemy mieli przewagę. Wiesz, jakby to rozegrał Aguilar? Ukryłby gdzieś kierowcę i poczekał na Bennetta w jego własnym samochodzie. Dzięki, Johnny. Co ja tutaj jeszcze jest? Koszmir? Spoko. Da, chyba się dogadaliśmy. Zapewnią wsparcie. Dwa nieoznakowane oddziały taktyczne w Dogtown.
Gordon, jedziemy. Ale łatwo nie było. Ci Japończycy w chuj ciasno wiążą krawaty. Gordon nigdzie nie jedzie. Co jest? O kurwa. Aguilar? Wtedy to wybrałem. Jakbym to wybrał teraz, tym razem? Jak poszło twoje sekretne spotkanie, o którym miałem nie wiedzieć? Słuchaj, Aguilar. Wiem, jak to wygląda, ale... Jest taki skurwiel. Jago. Wasz księgowy. Próbuje mnie wygryźć. Arasaka obiecała zapewnić mi wsparcie. W zamian chcą tylko skorzystać z naszych kanałów przerzutowych. Chcą przejąć wasze kanały przerzutowe. Jesteś głupcem, jeśli tego nie widzisz. Ej, ja tylko zabezpieczam interesy. Wasze i nasze. Zapomnisz o Arasace, Bennett. A wiesz czemu? Bo siedzisz w samochodzie z Hawaną, a Tokio nigdy nie było tak daleko. A co, ja kurwa geograf? Pierdolę to! Nie wiem, czy ta druga opcja by się nie wyszła po prostu bez żadnych walk. Oj, Bennett. Życie chcesz sobie spierdolić. Nie odpuścisz mi, co? Dobra, zobaczymy. No to tu się kończy twoja legenda! Ile on ma procent teraz? Dobra, ma 100. Okej. Okay. Teraz to ma jakiś sens. Musimy uciekać. Dobra. Nie wiem, czy on jest w stanie coś zrobić. O, on też strzela. Okej. Okej, dobra. Jest wyzwanie. Wystarczy! Chcesz tronu? Mogę cię na nim posadzić. Ale potrzebny mi żołnierz, a nie korporacyjna marionetka. Jeśli zobaczę w Dogtown chociaż jednego agenta Arasaki, wrócę do ciebie. A wtedy już nie będzie tak miło jak teraz. Rozumiemy się? Tak, Aguilar. Rozumiemy się. No. Okej. Okay. To idzie. Odejdź. Czy mam co? Tutaj. Włącz implant. Dobra robota, Aguilar. Ale teraz odpoczniesz. Okej. Okay. Teraz dzwonimy. Do Hansa. Wi, jak postępy? Jak go przemyślał swoje nastawienie? Przemyślał. Voodoo Boysi wypadli z gry. Doskonale. Coś jeszcze? Dobra, mówimy. Spotkałem się też z Bennettem. Okazał się marionetką Arasaki. Przeciąłem sznurki. Mam nadzieję, że skutecznie. Nie prosiłem cię o to. Ale nawet dobrze, że go naprostowałeś. Bennett to wciąż lepsza partia niż Jago. Co teraz? Czas oddać hołd poległym. Aguilar pojawi się na ceremonii pogrzebowej Hansena i zabezpieczy przekazanie władzy. Zabezpieczy? Czyli przewidujesz kłopoty? Takie uroczystości wzbudzają silne emocje. Ludzie reagują irracjonalnie. Ceremonia odbędzie się w Black Sapphire. Wejdziesz bez żadnych problemów. Rozumiem. Umarł król, niech żyje król. Powodzenia. Okej. Okay. Spoko. Czyli co, mamy się udać teraz do Black Sapphires? Okej. Okay. To auto to... Aha, znikło. Dobra, weźmy sobie jakieś inne. Co tu było? Jakieś bugi. Dobra.
jedźmy. O, może te autko się uda wyrwać. Przysiad! Do wszystkich dostępnych jednostek. Nowe zgłoszenie w centrum. Dobra, gdzie my mamy jechać? Gdzie to jest? O mordę. Dobra, ja będę takie długie trasy przycinał. Chyba że coś się będzie działo po trasie, no to jest inna sprawa. Podejrzany wciąż gdzieś tam jest. Okej, skanują nas. Uwaga, doktor. Mówi Bennett. Pułkownik Kurt Hansen nie żyje. Powtarzam, Kurt Hansen nie żyje. Czemu doktor? Pułkownik odrzekł swą pustynię z bronią w ręku. Dobra, tam Bennett. Nie pierdol. Na razie to ty jesteś tak troszeczkę uśpiony. Ty, mordo, mordeczko. Jak to się kurwa wyłącza? Tutaj? 35 metrów. Moment. Tu? Oficjalnie. Chyba tu. Oto. Bardzo fajny chłopak. Taki nieoszlifowany diament. Drugi kurwa. Tak, to jest tu. Udaje się do... Finalny akt. Aguilar składa kondolencje żałobnikom. Chcę to zobaczyć. Aktywuj implant Aguilara, poczekaj na rozpoczęcie ceremonii. A, i to mamy się tak schować. A ten główny... Ten mnie zobaczy przecież. No, to, przecież to jest... No to zaczynamy przedstawienie. Ciekawe. Aktywny. Wejdź. Gdzie mam wejść? Tam mam wejść. No estoy de humor. Witamy w Black Sapphire. Jak udała się podróż? Zapraszamy. Dziękuję. Ciemne te lokacje. Dostań się windą na górę, okej. Okej. Kurwa, na nas już chyba pora. Klub, kasyno. Dobra. To jak? Gotowy? O kurwa, już widać co będzie. Sieczka. O. Szybka to winda, bardzo szybka. W sumie to jest które? 99 piętro. Dołącz do ceremonii pogrzebowej Hansena. Okej. Gdzie to jest? A czekajcie, czy to nie jest... Co wtedy tu byliśmy? W tym właśnie klubie całym. Okej. Hotel. No to się może różnie skończyć. To... Aguilar, to dla nas zaszczyt. Wszyscy już są. Co tu tak skromnie? Myślałem, że pożegnacie przywódcę z większą pompą. Skromnie? Zrobiliśmy, co mogliśmy. Prowadź mnie do Beneta.
Bennett przyszedł z obstawą. Źle to wygląda. Zarasako pewnie. Jak słowo daje. Skoro tak, to na pewno jest to Sarasaka. No to będzie się działo. Więc ja go do Veneta. Aguilar. Co za niespodzianka. Rozumiem, że już się poznaliście. Gdzie ta jego obstawa jest? Wybierz nowego przywódcę Dogtown. W jaki sposób? A, tutaj mam ustać. Okej. Okay. Oprzy się, mamy sprawę do omówienia. Havana przesyła kondolencje. No dobra. Havana przesyła kondolencje. Śmierć pułkownika Hansena dotknęła nas wszystkich. Na pewno doceniłby wasze zaangażowanie. Rozejść się. Spotkałem się z podpułkownikiem Bennettem. Omówiliśmy to i owo w koleżeńskiej atmosferze. Zgodziliśmy się, że Dogtown potrzebuje silnego przywódcy. Tą osobą będzie Bennett. Ludzie się go słuchają. I ty, Jago, też się go posłuchasz. Co? Poczekasz, wyjedziesz z miasta i wbije mi nóż w plecy. Chcę twoje kontakty, Jago. Twoich informatorów w NCPD. Każdego, kogo masz na liście płac. Oszalałeś. Udowodnisz swoją lojalność. Nie, Bennett. Chcesz sprowadzić do Dogtown piekło? To popatrz. Ten pistolet to pierwszy piekielny herold. To chyba nie będzie potrzebne. Na tym spotkaniu wykładamy karty na stół. A to jest Joker. Dostałeś palec. Próbujesz wziąć całą rękę. A tę rękę zaczyna już świerzbić. Przydałby się twój gest dobrej woli na poczet dalszej współpracy. Ale to tylko moja prywatna opinia. Jeśli się z nią nie zgadzasz, kolejną może wygłosić herold. Zgoda, kurwa, niech stracę. Jesteśmy dogadani. No i okej. Obym tego nie żałował. Wreszcie. Macie tu w Night City niezwykły talent do komplikowania najprostszych spraw. Dobra, czyli mamy już opuścić. Czyli co, tak po cichu będzie wszystko? To się chyba tędy jakoś przeskakiwało? Jak tu się wywróci? Kurde, się zagubiłem. Chciałem bocznymi drzwiami wyjść, a to trzeba po prostu frontem. No dobra. Mimo wszystko troszeczkę to za spokojnie to wszystko przebiegło. Pytanie, jak będzie z wyjściem? Bo to nie oznacza, że to będzie na spokojnie, bo on może... Prawo dżungli, co? Słabszy musi ustąpić silniejszemu. Przestroga dla ciebie, Silverhand. Przestroga dla ciebie. No, Johnny. Myślisz, widzę. Szkoda, że tu też nie ma jakiegoś, które to piętro jest, no ale to już taka drobnostka w sumie. Już dojeżdżamy praktycznie, dojechaliśmy. Okej. Okay. Czy się pojawia z nieco dalszymi, z dalszych punktach, okej. Okay. Mhm.
chciałem tam wejść. Wiadomo już, przed kim będziemy drzwi otwierać? Przed silniejszym. Jak zawsze. O, masz rację, przed silniejszym. Zapraszamy ponownie. Zawsze będzie czekać na ciebie stolik. A dziękuję serdecznie. Kurtyna, owacje, kwiaty. Nieźle się bawiłem, ale czas powiedzieć Aguilarowi adios. Dobra. No jest to idę umor. Co ja teraz zrobię? Tuż to. Dobra. Czemu mi się teraz... Adios, Aguilar. Pierwszorzędna rola. Uwaga, doktor. O, Reed dzwoni. Nasi neurochirurdzy zdefiniowali polecenie dla matrycy neuralnej. Gotowy na usunięcie konstruktu. Jak długo to wszystko potrwa? Operacja, rehabilitacja? Tego nie wiemy. Może tydzień, może miesiąc. Tak czy inaczej, lepiej znajdź kogoś, kto nakarmi ci kota i podleje roślinki. Jakie są szanse, że operacja się uda? Szczerze. Będziesz pod opieką najlepszych lekarzy po tej stronie świata. Uda się, Vi. Co do tego kasowania, nie da się wyciąć engramu bez uszkadzania go? Niestety nie. Żeby zrekonstruować twoją jaźń, matryca musi wymazać dane zapisane na reliku. Dobra, na razie się zastanowimy, a to tylko dlatego, że chcę jeszcze te inne misje tu ogarnąć, dopiero wtedy. Daj mi się jeszcze zastanowić. Dobra, odezwij się, gdy będziesz pewny. Tak zrobię, dzięki. Właśnie, dobra. Co ja teraz zrobię? Żywot, czekajcie. Czyli co? Zadzwoń do mistrza... O, to ja to miałem mieć. Do Hansena. Doszły mnie słuchy, że doktor ma nowego przywódcę. Ten twój Bennett to rasowy drapieżca. Wpasuje się w miejsce Hansena. A z rozsądnym człowiekiem u boku może zdziałać nawet więcej niż Hansen. Doskonały ruch mi. Zostanie odpowiednio wynagrodzony. Tymczasem kończę. Jesteśmy w kontakcie. Okej. Czyli mamy zadanie zaliczone. Więc zajmiemy się kolejnym zadaniem. Zajmijmy się może tutaj coś. Ta Ashley do nas cały czas pisała. Ashley nie chce stracić roboty. Rozumiałe. Usuń te dane, bądź porządnym gościem, co? Nagroda jest zajebista. Roboty mało. A co by nie mówić o tych bliźniakach, to gust to out mają niezły. Posadziłbym jeszcze dupę w tym wozie. No dobra, spróbujmy. Ostatni odcinek był dość długi, więc tego może taki troszeczkę krótszy zrobimy. Odpowiedz na wiadomość. Ashley. No dobra. Tu Ashley, spotkamy się dobra. Dobra, co ona nam odpisze? Netrunnerem zajmuje się siecią w CA i powiedzmy, że trafiłeś na moment, kiedy robiłem coś poboczne na poboczne zlecenie, zleciłem czujność. Dobra, chcemy być zainteresowani. Słuchaj, nie będę się nagrzał. Dobra, szczegóły poprosimy. W skrócie miałoby to wyglądać tak, że czyścisz dane ze systemu w samochodzie, który z moim błogosławieństwem staje się twój.
Pomogę ci z dostaniem się do fury, a ty wyczyścisz ID. Oprogramowanie, o matku, ile tylko jest do czytania. Czyli musimy jakieś auto chyba zrobić, tak? Niech będzie. Wysyłam ci koordynaty na windę przy wejściu na stadion. Otworzę ją, jak już tam będziesz. I zgadamy się już na miejscu. No dobra. Czyli to jest tu gdzieś na miejscu. Tak ciekawe. O. Mój ojciec da ci popalić. Oj, 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 oj. Stadion. Jeżeli chodzi o ten stadion, to ostatnio czytałem artykuł i CD Projekt przyznał, że... Co to kurwa jest? CD Projekt zdradził, że ten stadion jest inspiracją ze stadionu dziesięciolecia w Warszawie, który miał miejsce, który był. Teraz już... Nie, matko, jest stadion narodowy. Chociaż w sumie można powiedzieć, że to jest dość zbliżone. Boże! Okej. Fajnie, fajnie. Mamy cię jakiś rzut leków. Tak słyszałem. Nie wiem, co to będzie do roboty, ty będzie na stadionie. Żeby normalnie przejść. Będzie tutaj sporo. Jedź do windy, kierując się koordynatami podanymi przez Ashleya właściwie. Tutaj tak. Dobra. Ja cię nie mogę. Trochę to trwało. Im szybciej będziemy, tym lepiej. Rozumiesz? Jak ninja. Dobra. Otwieram drzwi. Będę cię podglądał przez kamery, więc nie panikuj jak coś. Musisz dotrzeć do panelu, który otworzy ci wejście do wewnętrznego garażu. Tylko tak, żeby nikt cię nie przydybał. A potem zobaczymy na bieżąco. Czekaj, pizza. Zaraz wracam. Z czegoś wa pizzę zamówił. Co jest? No. Dobra, jestem. Tylko pamiętaj, byle po cichu. Rozwiązujemy problem, a nie dodajemy kolejne, dobra? A to będzie ciężkie w moim wykonaniu. Więc zerkaj tutaj, będę ci podsyłał wskazówki. No i pamiętaj, że jak już wsiądziesz, to nie ma odwrotu. Wyłączę windę, żeby nas odciąć od niespodzianek. Jasne. Ej, to ty naprawdę oberwiesz. Potrzebuję potwierdzenia. Halo, koleś. Tak. KK. Kuźwa, co to znaczy KK? Dobra, winda. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Gdzie mamy jechać? Pojedź windo do garażu. Aha. Robota. Jestem w strefie przeładunku, odbiór. Urywa cię, powtórz, odbiór. Czy ja mam tu teraz udać się do garażu, nie podnosić alarmu? Opcjonalne. Opcjonalne, no to i tak dobrze. Teraz tak. Oni mogą mnie zauważyć, rozumiem, tak? Nie mogą. Dobra, tu mamy to wszystko.
Gdzie do tych gości jest? Jest ten. Tam jest chyba kamerka. To jest to pewnie interfejsu. Rozumiem, że chyba tam się powinno dać przejść, tak? Jak rozumiem. Zobaczmy. O kurde, jeden gościu jest. Okej. Tamten właśnie sobie poszedł. On tego nie słyszał. Dobra. Aha, tu jest skrzyneczka. Okej. To by musimy wyłączyć. A ja muszę się tam udać. Okej. Ciekawe zadanie, nie powiem. Czyli jak ten idzie tu... Spróbujemy. Naładujmy się bronią. Energie się przydadzą jak najbardziej. Do ciebie mówię. Nie masz tego przypadku dosyć. Niech zgadnę. Kolacje, żarcie, stópki i żółta woda z kranu. Za oknem znowu jakaś cholerna strzelanina. Może by się przeszedł, no. Można było tak od tego. A teraz pomyśl. Włączymy kamerę. Koleś, rusz dupę. Wiesz, może... Dobra, ryzyk fizyk. Oczywiście tamten nic nie widział. Okej. Zejdziemy na dół, w kładzie. Okej. O, a tu jest jeszcze jeden. Ja pierdzielę, czyli tędy tak się nie da zejść, jak jakbym myślał. Wow. A to? Zdolna deaktywacja, odwróci uwagę przeciwnika. Aj, tu jest jeden gościu. Też kurtego też bym nie zauważył. Chyba tu mamy tę skrzyneczkę. No. Teraz tak, czy tu jeszcze jakichś gości nie ma? To jest szyneczka też. A ten nie widzi. Więc tam jest jakaś kamerka, tak? Włączymy to. Dwóch gości troszeczkę nie okej. Tam jest chyba skrzynka, tak? Może eksplodować? Okej. Co to jest? Kamera przemysłowa, tak? Wołaj przeciążenie. Na nich to nie zrobiło żadnego wrażenia. Jak słowo daje. No, podejdź do tego, dużego. Wiesz, tutaj widzę nie za bardzo. Pierdzielę. Nie wiem, czy to jeszcze daleko jest, czy też nie. Odwrócenie uwagi tu akurat nie mam. Wiecie co? Która to broń była? Była ta? Chyba ta.
Okej. Zabity. No gdzie się zgubiłeś? A za tobą? Co oni tu mają? Komponenty weźmiemy. Też komponenty. Broni to nie będę akurat brał. A... czy tu coś jest? Więcej? Niespodzianek? Jakiś samochód tam wjechał. Dostań się do wewnętrznego garażu. Jednego tu i tu mamy kolejnego, tak? A. Jakby tutaj zrobić? No, możesz jechać. Ojajajajajajaj. Nie lubię tego akurat. A, i tam jest jeszcze jeden. Dobra. Spoko. Spróbujemy się poskradać w takim układzie. Tu widzę kolejny jest. Przeciążenie. No, to już dla nich. To już zrobiło wrażenie na nich. Fantastic. Wyłaz, kurwa! No kurwa, podejdź tutaj bliżej. No, podejdź. Jeszcze. Zakończmy to! Ach, nie trafiłem. Dobra, nie macie. O, coś tam mi przyjeżdża. To kwestia czasu. Okej. O Jezus Maria. A, tam widzę, że czaszko jest. Co? Z jednym zwłokiem przeciwnika, tak? Możesz, kurde. Byłaś, kurwa! Dobra, tamtego trzeba też... zrobić. A ten, kuźwa, co? Dziwne. Okej. Kitrać się teraz będziesz? Wyłaź do kurwy! Dobra, tu następny jest. Kurwa. Oj, tam jest kolejny. No dobra. Fajnie, że tu mogę wejść. Z tamtym na pewno mi nie będzie łatwo. Dostań się do wewnętrznego, tak? Chodź do tatusia! Co? Zrezygnował? Gdzie cię wyjebało?
Nie wiem, zobaczymy jak długo wytrzymam. Tak się kryjąc. Rzadko wychodzi to jakoś dłuższą metę. Ale... Kitrać się teraz będziesz? Wyłaź do kurwy! Na kurwie do mnie! Już nie. Dobra, mamy tylko jednego gościa, z tego rozumiem. Ja pierdolę z tym przyciskiem szybkim. Ale jest fajna skrytka, szczerze przyznam. No wyłaź, dostałeś w cambuł. On chyba tu strzela. Dobry gościu jest. Ej, to się... Walisz do niego! A, czyli to... Okej. A, czy nie wiedziałem, że już oni mnie wykryli. Okej. Okej. No chodź tu, gościu. Co to do mnie strzela, tak? Ciekawe. Dobra, nie macie. Zobaczmy, co tutaj jest. Drzazga. Okej. Drzazga rozwoju się przyda. SOR 22. Co to jest za gościu? Okej. Działko jakieś jest. Ja pierdzielę. Dobra. A, tryb asysty. To mi się podoba. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, kolejny gość. Tam jest kolejny. Okej. Okay. Działko mi pomoże przy okazji. Ja pierdziele, co to było? Mamy. A, to jest Thornton. Co z auta? Dobra. A ja mam się tam udać, tak? Dobra. Niech oni się tu biją. O, kuźwa. Cofaj, 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 cofaj. Okej. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, gdzie to strzela.
czemu akurat tam, ale dobra. Przejrzyjmy, co oni tutaj mają. Kapiszon. Nie, tam kapiszonów nie będę zbierał. Okej. Coś tutaj możemy? Potwierdź. Użytkownik. Nie, chyba tu nie mamy dostępu zasadniczo. Też chyba nic nie ma. Dobra. Wyłącz. Okej. To będzie dobry dzień. Co to jest to? Znana deaktywacja. Okej. Jedna laska. Jedna. Jak to jedna? Zalona na trenerkę. O ty, ciulu! Wyłącz. Wow! Dzieje. On z kimś gadał chyba, co? Okej. Jak widzicie, po cichu się jednak nie udało. Było to do przewidzenia w sumie. Ja tu słyszę auto. Nie, wcale. Nie. Dobra, to też włączymy. Kuźwa, to jest niedobre miejsce. Co to jest? Nie wiem. Nie przyda mi się. Tamte działko wali na cały czas. Zobacz. Zobaczmy, czy czegoś tam nie mamy. Mamy. Daleko. Albo nie trafią po prostu. A, i te auto mamy. A tamto co to jest? Te dwie strzałki mi się nie podobają. Jednak mimo wszystko wolę to sprawdzić. No właśnie, o to właśnie chodzi. O kurwa. Ich tutaj jest więcej. Tu. Ten samochód, tak? Okej. O szkuźwa. Chcę mieć ich zaznaczonych wszystkich. Dobra.
zadać raz, kurwa! Na razie nie chcę używać żadnych tam... Chociaż może... To użyjemy przynajmniej, będę wiedział, gdzie oni wszyscy są. Trzymać pozycję do cholery! Dobra, nie ma go. Dobra. Wyczyściłem chyba wszystko, jak rozumiem. Co to jest? Weźmiemy to. Podejść do samochodu, tak? Tu jest broń, tu jest to. Dobra, niepotrzebne mi nic. O, a to co to jest? M4A70. Weźmy to sobie. Wyeliminuj wokół samochodu. Że co, proszę? Tam ktoś jest? Czy się znowu jakaś misja zbugowała? Ale jajo. Wielkie. Wsiądź do samochodu. Ewidentnie tutaj coś jest nie tak. No dobra. Wszystkie samochody się podświetlają. Fajnie. Podejrzewam, że to się nie skończy tylko na czymś takim. Fajna fura. Odpowiedź na wiadomość od Ashley. Dobra. Co my tu mamy? To ma być solidna robota. Skradaj się jak wąż. Kumasz? Cicho i zwinnie. Dawaj na tę ciężarówkę, tylko chyłkiem. Na ciężarówkę? Aha. Dobra, tutaj co? Dałeś się wykryć, więc albo lecisz ze wkulki, albo po prostu nie jesteś zabrowy tę robotę. Ja wolę mieć czyste pole bitwy. Jestem całkiem, kurwa, bardzo zawiedziony. Dobra, już jesteśmy na finiszu. Dobra, musisz się podpiąć łączem osobistym pod kierownicę. Co? Dobra. No, ruszaj się. No, ruszaj się. Spokojnie. Oho, skasuj logi. Podejrzewam, że albo tym samochodem wyjeżdżamy. Odjedź. O kuźwa, a to se zrobiłem. Ła! Nie wiem skąd ten gościu się tam wziął, ale okej. Kuźwa, nie do prowadzenia ten samochód. Mamy tu jechać, tu chyba tak. Uwaga! Cel nie został wyeliminowany. Przyłóżcie się, kurwa! Zadbę do... Kuźwa, czemu to mi się zmienia? A, spadek. Gdzie zaraz? Co? To zostało zadanie zaliczone? Teraz nie wiem, co ja mam z tym samochodem zrobić. Czy on... what? Gdzie to jest ten Ashley? Widzę, że go nie ma. Zajebiście. Zajebiście. Po prostu.
cztery gwiazdki, okej. Okay. Chyba wiem mniej więcej o co biega. Wo. Kurwa. Czekamy tu. Przeczekamy. I znikną gwiazdki. Daliście mu uciec, idioci. Polecą głowy. Bez odbioru. Okej. Aha. I teraz jest to wszystko wrogie nastawienie. Muzyka jest tak już ustawiona, dobra. Może teraz myśmy coś jeszcze zrobili. Ile tu jest czasu? Mam tyle. Dobra, jedno zadanie jeszcze zrobię. Tylko niech ja się zastanowię, co. Spotkuję się z Hanakowy. To też jest, nie wiem, właściwie te zadanie. Muszę też się sobie obczaić. To co to jest? Na czarną godzinę. Spadek w sliderze. Może coś poza. Champion to nie. Ścieżka królów. Znajdź wszystkie obrazy. Okej. Kapsaki. Spotkaj się z Johnem pod napisem Note. Dobra, może coś takiego jeszcze. Na ostatni moment. Jestem teraz tylko pytanie. Moje brzmi. Czy ja tym autem jestem w stanie wyjechać stąd? Czy oni tam mnie prześledzą? Prześwietlą po prostu i... chyba raczej nie będę ryzykował aż tak. Zobaczymy zresztą. Jedziemy sobie pod bramy. Auto zostawimy. Dobra, tu jest... brama, tak? Sobie tutaj to auto zostawię. No chowaj żeś to. To już oficjalne. Od dzisiaj stoję na czele Majestu. Dobra, wyjdziemy bez żadnego szwanku. Czeka świetlana przyszłość. Okej. Okay. Fajnie. Nie wiem, jak samochodem by się to zachowało. Bez odbioru. Ale dobra. Tu mam spokój. Jakieś auto nam się jeszcze by przydało. To mam 3,5 km, 3,7 dokładnie. Możemy też się tak przemieszczać, ale to nie jest aż takie optymalne. Ktoś tu strzela, widzę. Okej. Okay. Super psychos jeszcze tu trochę mam. O! Pana? Co ona chce? Słuchaj, spokoju mi nie daje to, o czym gadaliśmy niedawno. Ten chip. I no wiesz, jak w ogóle do tego doszło? Nie musisz odpowiadać, jeśli nie chcesz. Ależ oczywiście, że możemy odpowiedzieć, nawet jej sporo możemy odpisać. Mam nadzieję, że zdążę ci odpowiedzieć wszystko jeszcze... Co? Opowiedzieć wszystko jeszcze, ale w skrócie. Miałem swoją ekipę, no i marzyliśmy, żeby stać się kimś z New City, Night City właściwie. To jest skrót. Żeby nam się... kłaniali w Afterlife i żeby już nigdy nie zastanawiać, czy stać cię na danie na piwku kelnerce. Taki jeden fixer zaproponował nam gruby hajs, jeśli obrobimy Arasakę z biochipu.
Może byśmy... Byliśmy debilami, ale poszliśmy na to. No. Tak było. Reszty się pewnie domyśla. Skok się nie udał. Chip wylądował w mojej głowie. Nie było wyjścia. Straciłem swojego najlepszego kumpla, Jackiego. I resztę ekipy. Ja też byłbym trupem, gdyby relik mnie nie wskrzesił. Przy okazji zyskałem Johnego i odroczony wyrok śmierci. Ja pierdolę, przykro mi. Wiem, że to nie jest pocieszenie, ale mam wrażenie, że to, że tamtego V, o którym opowiadasz, już nie ma. Ja poznałam gościa, który w sercu ma coś więcej niż pragnienie sławy i kasy. Takiego V polubiłam. Skoro zmieniło się to, może reszta się odmieni. I reszta się odmieni. Może tak. Po prostu chcę żyć panom bez względu na wszystko, tylko tyle lub aż tyle. Ech, Wi, dzięki, że mi to wszystko powiedział. O Jezus Maria, ale mamy ten, poematy do pisania. Jackie, powiedz mi o nim. Dobra, to. Nie chcę mi się już tego czytać. Możecie sobie zatrzymać w razie czego i to sami przeczytać. Co ta pana odpisuje? Rozumiem, że marzenia Jackiego pewnie nie raz przyprowadza, bo wydaje się tak. Dobra. Szkoda czasu na takie rzeczy. A chcę jeszcze to zadanie jedno wykonać. Żadnego auta nie widzę, żeby coś jeździło niestety. Ale już tu coś jest. Wypad. Dobra, jedziemy. Tylko nie tu. Olero, ty jasna, będziesz jeszcze do mnie tu strzelać. Nie wiem dlaczego akurat pod tym napisem. North Oak. Czy ja już tam byłem, czy tam nie byłem?
Dobra, zbliżamy się do wyznaczonego punktu, czyli pod napisem North Oak. Mamy go tam. Jestem ciekaw, o co to biega. Co ten napis oznacza w ogóle dla Johnny'ego? To będzie okej. No, to po co tu jesteśmy? Z tego co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerrym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wychodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co o nim pisali? Depresja, próby samobójcze. I co, martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę. Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. Aha. Najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Lista ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa, jeszcze żyją, jest dosyć krótka. Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerrym. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. Okej. Ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Vi, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Powiesz mi, kiedy chcesz przejąć stery. No dobra, czyli co? Odcinek będzie pod szyldem zmian twarzy, można powiedzieć. Dobra, jedziemy do tej windy. Tamtą stronę? Jak daleko to jest? 300 metrów. A, okej. Okay. Ojo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 j
No dobra. Raczej chyba nie będzie żadnej rozpierduchy, czy coś w tym stylu. Ale nie wyglądali na chcących być naszymi przyjaciółmi. Wejść na teren Willi Kierego, tak? I tak normalnie tu nie wejdziemy. Jakże by inaczej. Okej. Pójdźmy nie tu. Czy ja jestem w stanie go jakoś sprawdzić, tego gościa? On mi powie po prostu... Zwanie wsparcia nie. Sygnał przywołania też nie. Ujawnienie interfejsu. O, o to mi chodzi.
Ja się muszę tam dostać. Ja to tak się nie uda. O, tam jest jakiś gość. Ja pierdolę. Zgadłem. Do środku pewnie też są. Dobra, wchodzę od razu. To jest w ogóle jakiś robot. O, brzydki jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezguście. Dobra, poszukaj Kerego w rezydencji. Być. Gdzie on by to mógł być? To pewnie siadaj, myśli, po chuj mi to wszystko. Oho. Może i tak jest. Poszukaj Kerego. A, to jest... Nie, jest na dole. Czekajcie. Tu byłem. Tutaj chyba też byłem. Tu nikogo nie było. A, jeszcze tu jest. O, dość spore to. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. Sprzątaczka? Czy chodzić mu o łóżko? Dobra, tutaj chyba też nikogo nie ma. Ale zejdziemy. Nawet już mam, żeby zejść. No dobra, taki to mógłbym mieć. Okej. Okay. Nic nie ma. Popatrz tylko. Kerry jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. No dobra. O! Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Okej. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Never fade away. Ten chyba lubię najbardziej. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Okej. Okay. Czego ja jeszcze tu nie odwiedziłem? Samuraj na rozdrożach. Okej. Nie wiem, czy ja wszystko tu już obejrzałem, czy też nie. Libery łabin recenzję. Dobra, weźmy to. Aj, Johnny. A, tam widzę jest. Dobra. Gitarki. Tak. Niezła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. No, czony. Ile coś takiego kosztuje? Nie stać nas. To ulubiona gitara Kerego. Tak.
Okej, dobytkowa. Ta jest jaka? Wszystko zabytki. Dobra. Coś tu więcej jeszcze jestem w stanie wyłupać. Czy już nic? Zamknięte. Jego tu po prostu chyba nie ma. Jakieś... Okay. Serio? Poszukaj. No poszukaj, szukaj. Do mnie jest w sumie jakiś taki, nie wiem, z ilościoma, ileś pokoi nie ma. Ale jest cały budynek otwarty. W formie. Czego ja mogłem nie zauważyć jeszcze? Przecież czekajcie. Nie jestem w stanie wejść? Nie. O, mi chyba nie było jeszcze. A nie, byłem. Szafa grająca. Czy jestem w stanie wyłączyć tę szafę, czy cośkolwiek innego? Chyba nie. Nie mogę wejść. No jak słowo daje? Nie wiem, gdzie go szukać. Tu już nic więcej nie ma. Metrów. Teoretycznie. Drzwi kontenera. Czy co? Się podświetla tak intensywnie, nie wiem. O! Wygląda na to, że się kąpię. I to sam. Dobrze się składa. Okej, okay. Resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. Okej. Okay. Możesz już wziąć pigułki od Misty. Dobra, okej. Okay. Ciekaw jestem, co on odpierdoli. Od razu lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. Dobra, zagraj. Chipping in, never when... Może to? We lost everything. Ja pierdolę. Graj dalej. Okej. Co zna? Kary. Ej. Nie. Nie. Kurwa, to jakiś żart. Czekaj. Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Sprawdzasz mnie teraz? A może jeszcze ci coś zagrać? Mów! Powiedziałem, żebyś zostawił samuraja i grał po swojemu. Jak widać, miałem rację. Jak zwykle. Johnny jebany Silverhand! Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu! O! Za co to było? Okej. Okay. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. 50 lat na to czekałem. No, widzę, że sporo się zmieniło. Nowy styl. Ty też dobrze wyglądasz. Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra.
Chodź. Opowiesz mi, czemu wyglądasz jak jakiś drobny cwaniak z Afterlife. Ma na imię V. Polubiłbyś go. Kurwa, Johnny. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Chlew. Przeprowadziłem się tu po wydaniu czwartej płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam u nich w studio, a wieczorem Yorinobu przychodzi na sąsiedzkiego grilla. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Chodź, siądziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. Mieszkasz tu całkiem sam? Skąd? Jest jeszcze Ariel, kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel. Wiesz... Zresztą... Nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Będzie kurewsko smutno. Kurwa, pamiętasz? To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale Denny była zadowolona. No to kto? Luis. Moja była żona. Twoja... co? Żartujesz? Ile to trwało? Za długo. Ale dobrze na tym wyszło, zapewniam cię. Oddałem jej dom w Tokio, samochody, no i dzieci. No to ty na tym dobrze wyszedłeś. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była control freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa. Część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamięta o samuraju. A teraz cię skręca z bólu dupy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale Volta. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Bez Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć, co z Denny i Henrym. Moglibyśmy znowu coś zrobić razem. No wiesz, pograć. Nancy to teraz Bez Isis. Ale wymyśliła? To brzmi jak aspirująca stripteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle, poza tym, że zmieniła branżę? Mógłbyś sam z nią pogadać. Może i bym mógł. Henry się pewnie zapił. Nie no, wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Denny powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk.
Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. No właśnie. Rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Kurde. Chcesz reaktywować samuraja? Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, gdzie nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Biochipy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy, ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Deni. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z V. Jasne, ale dobrze się dogadujecie. Ostatnio nieszczególnie. No, czy ja wiem. Ma wybór. Czy ja wiem? A jak mam? Johnny, okay. W porządku? Nie. Okej. Okay. Ty jesteś V. Johnny mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście? Oho, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałeś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. A co jeśli skończy się jak z Rogue? Rozczarowaniem. To co innego. Kerry potrzebuje tego koncertu. Okej. Okay. Dzwonię do Nancy. Dobra robota. Dobra, zadzwoń do Nancy. O, Nancy. Mam ją na pierwszej na liście. Nancy? Znaczy bez Isis? Nie, to jej nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54, słucham. Chcę rozmawiać z Bess. Nie ma jej. A kiedy wróci? Spodziewaliśmy się jej 2 dni temu. Pojechała do Tottenham robić materiał o Maelstromie. Zadzwoń w przyszłym tygodniu albo śledź nasze newsy. Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napisze. I mam złe przeczucia. Chyba no, ja też. Się do ten tans. Do ten zas. Kurde, nie wiem, czy to ciągnąć. Ale chyba nie będziemy ciągnąć. Po prostu rozpoczniemy w kolejnym odcinku to zadanie. Widzę, tam trzeba wyjść, więc ja sobie dojdę tutaj do okna. Kurwa. Ktoś tu chyba wybierał z katalogu. I założę się, że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. Okej. Dobra. W każdym razie dziękuję za dzisiejszą obecność, za łapki, subiki, komentarze. Ogółem dzięki, jeżeli takie coś wam się podobało czy coś. Ja znikam. I zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze raz. Haj. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end.
another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.